Witajcie mężczyźni z Drone Travel, w kolejnym odcinku z Harcem 4 na lokacji Gezraś. Jako Niemcy, w ostatnim odcinku w sumie udało nam się wszystko zrobić, co musieliśmy zrobić na zachodzie. I w tym odcinku skierowaliśmy się na wschód, co może to być dobre dla nas. Dobra, aktualnie próbuję zdobyć jak najwięcej bonusów z tego, póki jesteśmy na wojnie. I szczerze powiem... Tutaj sobie trochę podbijemy. Chcę sobie, żeby jak najwięcej to Lacking Preparedness usunąć. Chociaż w sumie on już jest prawie usunięty, trochę go podbiliśmy. Teraz oczywiście będziemy próbować się desantować na tym, co może się udać, może nie wiem. Zobaczymy. Obecnie nie ma tutaj żadnych statków, ewidentnie. Ponieważ jeżeli nie bombardujemy, no to nie ma żadnych statków. Coś tutaj mamy, jak zwykle nic ciekawego, to trzeba sobie usunąć. Tutaj nie ma. O, komuna wreszcie padła. Akurat włączyłem tam budowę jednego z tych. Jednego z tych, jak to się nazywa? Supply hubów. Żeby mieć supply, ale chyba już pokonali. Dobra, więc co możemy zrobić? Nie wiem, możemy zrobić wielki radar i będzie mieć zasięg na co? Całe? Raczej nie sądzę. Bo nie mamy tam możliwości budowania. Okej, okay, ale nie, ci mają wielki radar. Okej. Okay. W takim razie my możemy zająć się drogami w naszym państwie. Bo wszyscy uwielbiamy mieć dobre drogi. Tak, to jest budowa, którą się robi, kiedy już nie wie się, co ma się robić. Coś jeszcze tutaj. To jest nasze? Tak, to jest nasze. Okej. W takim razie w sumie mamy się przygotować do desantu. Mamy oto. W sumie podamy jeszcze tutaj te rzeczy. I z samolotów w sumie chyba mamy najnowsze, więc to też nie jest jakieś mega do tyłu jesteśmy z tym. Co najwyżej możemy sprawdzić, czy tutaj mamy improved, to jest improved. Tutaj mamy improved medium, mamy improved, ale możemy ulepszyć to. Zawsze to zaskakuje, kiedy się włączy kolejkę, więc... Więc tak trudno wybrać ten odpowiedni moment. Co jeszcze chciałem zrobić? Tutaj mamy w sumie na dobrym poziomie to wszystko. Tutaj wystawiłem flotę, więc ona dobrze działa. To, co bym zrobił, to bym dał ją na desant, żeby już zacząć. O, tutaj się chyba nam odblokowało. Chyba dzięki temu, że niektóre decyzje zrobiliśmy, to mamy tutaj możliwość. Okej, w takim razie, czy tutaj coś jest do zrobienia? Tutaj już nic nie ma, tutaj też nie ma. Możemy atomową bombę robić. I tak naprawdę tutaj nie musimy zbytnio sprawdzać, bo wiemy, że jak to się skończy, po prostu postawimy to i tyle. Was możemy w sumie postawić o tutaj. Bo tej stali na razie we Włoszech, w sumie jak głupi. A możemy ich wykorzystać do różnych innych celów. Tutaj nic nie ma. O, tutaj akurat możemy wybadać. O nie. Wilhelm, dlaczego nam to zrobiłeś? Dlaczego? Wszyscy ciebie kochali, a musiałeś nas zostawić. Dobra, włączamy to. Oni włączyli przeciwko nam, my włączamy przeciwko nim. Okej, okay, tutaj jakąś agentkę złapali. Więc może warto było ją uwolnić. Ciebie bierzemy. Reaper. No i tutaj możemy też jakieś ulepszenie zrobić. Dobra. Tak, koronacja. Kingdom of France.
Oni są z nami? No, niby mają member. A, może już są jako member, bo oni później mają dołączyć do nas po wojnie. Zgadzamy się na to. Jak to wygląda z tym? Ja bym zaczął produkować o te Amtraki. Ponieważ one się nam przydadzą na później. Tylko pytanie jest takie, czy w ogóle je zaczniemy produkować w takim tempie. W sumie tutaj nam się kończą fabryki militarne nowe. Też trudno będzie zrobić to wszystko. Czas. Ale zobaczymy. Może już ich wystawimy. Tutaj coś widziałem, że Kaiser miał kłopoty. Okej, w takim razie was chyba się zdesantujemy tutaj. A więc płyńcie w takim razie tutaj, a my w międzyczasie będziemy patrzeć, jak upada Rosja. Już prawie pod Moskwą jesteśmy. Mamy chyba nadal ten, no właśnie, wielką ofensywę. No, pięknie to wygląda. On dostał jakieś rzeczy. Chciałbym, żeby do Feldmarszala szczerze dostał coś. Ale jak na razie wszystko ładnie tutaj wygląda. Chyba nie mamy aż tak dużych strat w ludności. Uff, to by było fajne. No straciliśmy, to też nie jest cała wojna, więc no straciliśmy trochę tego. Ruscy stracili o wiele więcej. A my chyba będziemy musieli najpierw to porobić. Tutaj z Rosją to kompletnie ich ciągniemy, tutaj Transamur jest. Odcink dobrze sobie radzi, tak, dobrze sobie radzi, tam na dole to już niezbyt. Ale dobrze sobie trochę radzi. Coś tutaj mamy? Nie, dobra, w takim razie robimy sobie dalej. Jak na razie w ogóle paliwa nam nigdy nie brakowało, co jest podejrzane, ale okej. Jak to wygląda z waszym ćwiczeniem? Są dosyć dobre jednostki, więc... Więc to akurat jest fajne. Tutaj Etiopia coś chce. Kikuland. Jak nie ma tam Obamy, no to co? Co to ma być? Okej, możemy z nim. Tutaj podoba mi się, że ten portret... Chciałem pokazać. Ten portret wyglądał, jakby ktoś go namalował. Okej, większość statków dla nas. A tutaj... Sardynia nic nie zrobiłaś. Nie. Chodzi mi o to, że chciałem... Okej, tak. Confirm. I... Exit. Tutaj coś mają, jako Francja czy coś takiego? Chyba nie. No. Tutaj oczywiście teraz wszystkie kraje się chcą zgłosić. No, bo wypowiedzieliśmy wojnę jednemu państwu. Okej. No i czekamy. A, Kikuland właśnie napadł. Dobra, Middle Africa. Weź to. I pytanie, czy oddadzą to Kenii, czy nie? Chyba nie. To jest core Kenii? To jest tak, to jest core Kenii. Ja nie jest znany w sumie. Ale jakoś nie... Nie chce mi się tego zmieniać. Dobra. Czekamy, bo musimy tutaj... właśnie Italii. Italy Federation of Sardinia Action to Alliance. Tak. A, nie chcieli. Dobra, jako jedno pójdą. Italian Federation powstał. Nie chciała Sardynia, więc ich błąd. Co tam możemy teraz porobić? Nie, jakieś takie mniejsze ulepszenia i widzę, że trochę
trochę tutaj udało się im pojmać. Chyba mamy Moskwę, tego co wygląda. Tak, w Pietrogradzie teraz są. Wiecie co, może ja zdisbanduję tę ogromną armię, bo ona i tak mi się nie przydaje. Co tutaj jest? Ci to w ogóle stoją i nic nie robią. Zajmijcie się tym. No i teraz tylko musimy się zająć resztą. Okej, jak tutaj z tym? Powoli idzie. Union of Britain. W powietrzu w sumie jesteśmy na dobrym poziomie. Okej. Naszych łodzi podwodnych nie ma. Co się z nimi stało? Zostały kompletnie zniszczone. No, można było się spodziewać. Ale dołączajcie do tego rozkazu. I tutaj też mamy sporo łodzi podwodnych w tym, ale chodzi mi o te statki głównie. Nie. Widziałem to, jak te łodzie podwodne powoli znikały. A, bo one nie miały... Wow, jako jedyny nie miały tego. Nie dziwię się, że poznikały. Dobra, w takim razie co tutaj musimy porobić? Chyba nadal będziemy musieli pójść w to. No raczej, zero wojskowych spraw. Jak na razie. Hiszpania chce dołączyć. Nice. Bardzo chętnie. Okej, bardzo chętnie też rozwinę. To aż tak bardzo mnie nie bawi. Tam to może byłoby ciekawe, ale nie ma. Dobra, w takim razie startujemy i zobaczmy, czy się uda. Na razie się udaje. Udało się. Wow. Okej. Przechodzimy. Nasz desant będzie niezapomniany. Okej. Na dywizje już się rozchodzą. Nice. Nice, 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 nice. Okej. W takim razie, na razie taki rozkaz dostaniecie. I mega szybko atak. No, jak się raz dostaniesz na wyspę, to już się z niej nie dostaniesz. Na pytanie, czy to są wszystko majory? Tak, Union of Britain to jest jedyny major w frakcji. Okej. W sumie Rosja też tak trochę wygląda, jakby miała padać. Tak trochę. Dobra, koniec wojny. Widzę, że Egipt się zgodził na inwestycje. Wydaje mi się, że tej Jerozolimy już nie ma. Że ona po prostu zniknęła. Tego nie możemy zrobić, bo... w sumie nie ma tutaj, a tutaj w sumie trochę jest bonusików, które byłoby fajne. Dobra, w takim razie kończymy rzepkę tego gościa i właśnie upadła. Mamy 44 tysiące, nice. Okej, więc po pierwsze marynarka. A po drugie tak.
My wszystko zabieramy. Union of Iceland. Nie wiem, kto go miał. I Swedish Commune to w sumie też my. Wszystko zabierzemy? Czy tutaj coś jest, jakiś claim? Nie, wszystko zabierzemy. Okej, koniec wojny wreszcie. Uff. If we must, returning. Okej. Zgodzimy się na to. Dlaczego mam się nie zgodzić? Okej. To oznacza, że realnie możemy wysłać tą armię tutaj i popchnąć ten front. O, chyba jednostki nam się teleportowały po prostu. Okej, tutaj jeszcze jakieś rzeczy są. O, jest to, tylko mi się nie pokazało. Tak. Przywrócimy monarchię w Szwecji. Nice. Islandia niepodległa. Nie wiem, dlaczego nie mogliśmy oddać im. Tak, wrócił Gustaw. Więc tylko teraz musimy pokonać ruskich i w sumie to będzie dosyć na tyle. Teraz tylko czekamy, jak oni będą chcieli do nas dołączyć. Bo w sumie mieli dołączyć. Okej. Możemy z Indiami. United Kingdom się stworzyło. Nice, dobrze dla nich. Kto ich trzyma? Rosja. Ale nic nie możemy zrobić, bo dosłownie nie mamy agentów w Rosji. Możemy gdzieś jeszcze wysłać tych? Możemy do Piotrogrodu w sumie wysłać. O, nie powiem. Co Rosję? Mamy siatkę szpiegowczą. Szpiegowską. Okej. Zajmijmy się w takim razie resztą. My możemy tutaj odpalić ten rozkaz. Jaki mamy liking preparedness? W sumie już prawie się nam kończy. I Wenezuela trochę dołączyła. Tutaj mamy jakieś takie badania kompletnie mało znaczące. Jest pytanie, co z Rosją? Rosja jest na takim poziomie, że przed wojną mogliśmy trochę porobić tutaj ten tych governmentów. Okej, w takim razie idźcie w tą stronę. Offer peace to Russia. Możemy dalej walczyć. Dobra. Chodzi w głównej mierze o to, żeby poprzejmować te główne miasta. Bo dosłownie oni są już na takim procencie. W sumie Piotrograd byłby takim miastem, który by dla nas znaczył zwycięstwo. Może się udać nam przebić? Niezbyt. Nasze powietrze też jest takie różne. Jak wygląda organizacja naszej dywizji? 56? Wow, nawet dosyć dużo na tym poziomie. Chyba się nam nie udało. No, powoli się przebijamy, ale tak powoli. Dosłownie Piotrograd i koniec tej wojny.
Coś tutaj jeszcze mamy. Mamy niby to. Okej. Okay. Tak naprawdę to w sumie nie musimy nawet tej floty już mieć. Może wrócić do tego, bo w sumie wystarczająco mamy. Okej. Okay. No, tutaj popchnięcie tego to kompletnie załamało ich. Ile jeszcze? Jeszcze 4%. Może nawet bez Piotrogradu padną. Zobaczymy. Coś możemy tutaj porobić? Lepsze karabiny. Tutaj mamy mało znaczące. Dobra, jak tam Piotrograd? Jesteśmy już pod nim. No, trochę się bronił, nie powiem. Ale okrążamy go. No, powoli tutaj idzie nam do przodu. Nie powiem. Tutaj trochę mamy tych bonusików. Dobra. Ktoś tam umarł. Mało nas to obchodzi. Czy coś tutaj możemy porobić? Nie wiem, anti-airy. Mamy wystarczająco dużo, żeby cały kraj obudować. Ale się trzyma dobrze, Piotrograd. Ale powoli go okrążamy. Co nie powiem. Jest zaskakująco dobre. Widzę, że tutaj część tych agentów ciągle jest łapana. Musimy ich ciągle uwalniać. Okej. Okay. Jest, udało się. Dobra. Ej, a tutaj jest to. Dobra, tyle wystarczy. Już trochę mi zlogowało. I tak robiłem to pod flotę. Okej. Okay. Więc tak. Rumunię ja wezmę. Rosję ja wezmę. I Afganistan. Ktoś ma klejmy na niego? Nie, to ja też wezmę. Okej, okay, w takim razie kończymy tą wojnę i Octave, victory in Europe, end of second world creek, i to oznacza, że nam się odblokowało drzewko, tak, Pax Germanica, co has an active military occupation government in either France or Britain. To się zastanawiam. Na razie nie widzę takiego. Udało mi się work in progress. Okej, okay, co to oznacza w ogóle? Invade syndicalist states in Europe. No, tutaj trochę mamy tych rzeczy. No dobra, ja już będę kończył w takim razie, ale widzę, że sporo tego mamy. Albo nie, poczekajcie jeszcze chwilę. Ja jeszcze zrobię ten cały, te wszystkie rzeczy tutaj.
Okej. Co to znaczy? O, raczej tu nie chodzi o to. Okej. Co z Rumunią robimy? Tak. Wyzwolimy Rumunię. Afganistan. No trudno, żeby go okupować. Lepiej nie. Okej. Myślę, że na razie to zrobimy. No a to już trochę nam ścięło grę. Ale powinno nam to ciąć. Nie powiem szczerze. Tutaj zobaczymy, co jeszcze nam drzewko dalsze da. Tak naprawdę jak się na niego trochę spojrzałem, to tam trochę tego tam jest. Teraz Amur w ogóle ma. Klejmy na całą Rosję. Tak, klejmy. To są chory. Trochę słabo w Rosji tam zrobili. Ok, więc tak, oddajemy fińskie tereny. Wow. Białoruskie tereny też oddamy. Węgierskie tereny. A, te. Ok, ukraińskie też możemy oddać. Wow, trochę wydaje się, jakby to było dużo. Ok, fulfilling the Polish promises, they have earned it. Become autonomous Austat. Most probably they shall have full independence. Ok, niepodległa Polska w takim razie. Mają Aleksandra II. Ciekawe. Okej, co z Tuwą? Nic nie możemy zrobić, nie możemy jej wyzwolić. Damy Polsce. Niech będzie. Możemy jako jedno albo nie. Ja bym wyzwolił jako kilka. Oddamy to tym, ponieważ im się coś należało. A wyzwolimy Republikę Górską. Wszyscy uwielbiamy Republikę Górską. Ok, co z Karelią? Oddamy to Finlandii. Turkestan. Możemy wyzwolić Turkestan. Alasz. Wyzwolimy. Ok, i co dalej? No i dalej to. Dalej też wyzwolimy. No, powrócili nasi dawni znajomi. Nadal mają German Military Mission. Więc to nasi znajomi. Okej, okay, i coś jeszcze mamy? Coś tutaj do zrobienia? Mamy jakieś. Na przykład Return. A, już nie mamy. Więc tak, chyba wszyscy szczęśliwi są. Mińsk, dlatego że. Dostał więcej terenów. Nadbałtyckie, bo dostali więcej terenu. Ukraina też. Tutaj inni też się na pewno cieszą. Ci się wyzwolili. I jedyne, co nam zostało, to żeby zaatakować ich. W sumie mógłbym wysłać przez Syberię te wojska. Ale zobaczymy jeszcze. Jak na razie ja muszę rozgryźć to całe drzewko tutaj. Mamy to. I pytanie jest, co nam to da? Dodajemy szogunat. O mój Boże. The Puppet Kaiser. Co to będzie? Śmiesznie by było, gdybyśmy zmienili flagę. To by było najlepsze z tego wszystkiego. Patrzę, co tutaj jest. No jedyne, co mi się wydaje, że tutaj możemy jeszcze porobić.
ale to trochę potrwa, nie powiem. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Dobra, na razie ja się z wami żegnam, by z wami Dragon. No to cześć.